No, dzień dobry, dzień dobry, Wam wszystkim u mnie, środek nocy. Ale u Was już, już poranek, dlatego zaczynamy kolejną naszą mini zaprawę, czyli wstęp do dyszki codziennej. Ja wiem, ja wiem, że nie każdy lubi takie poranne otrzeźwienie bardzo mocne i są tacy, którzy lubią, no ale tak czy tak, tak to będzie, dlatego że te nasze mini zaprawy są tylko po to, żeby tak się trochę obudzić, to no może nie tylko po to, bo także też po to, żeby wprowadzić nas w temat medytacji. To, co mogę obiecać. To, że będę mówił trochę wolniej. Moi drodzy, jesteśmy cały czas w temacie rozpalania serca. Wczoraj robiliśmy taki zabieg yy, próby przyjrzenia się do tego i w jaki sposób ja mogę się zaangażować, bo serce chłodne często jest z tego powodu, że się po prostu nie angażuję i się tak odchodzę od rzeczywistości, w której mógłbym włożyć ręce i coś robić. I bardzo podobnie jest z naszymi relacjami. I co by nie patrzeć, to taka dosyć istotna sfera życia jest, bo nawet badania psychologiczne mówią o tym, że taką głęboką satysfakcję z życia nie można właściwie mieć bez głębokich relacji z innymi osobami. Można być człowiekiem bardziej aktywnym, można być człowiekiem takim bardziej w sobie, bardziej kontemplacyjnym, ale coś, co jest bardzo uniwersalne dla ludzi, sprawdza się, to to, że jak masz głębokie i stałe relacje, to satysfakcja z życia wzrasta i paradoksalnie wzrasta. Dobrobyt często, czy przekłada to się na dobrobyt ludzi i przekłada się to także na zdrowie. Brzmi abstrakcyjnie, ale są na to dowody naukowe, naprawdę, uwierzcie. Więc zwróćmy uwagę na takie relacje, w których nam serce trochę ostygło, dlatego że często takie ostygnięcie serca, jeśli to jest ważna relacja, to bywa, że prowadzi do zgorzknienia, do chowania w, do kogoś urazy jakiejś, a to, i na to też są badania, Powoduje niestety bardzo mocne takie osłabienie naszego wnętrza, i ludzie są wtedy bardzo mocno tak wewnętrznie rozdygodani, tak to powiedzmy. Co możemy zrobić? Każdy z nas ma jakieś potrzeby. Każdy. I osoby, z którymi się spotykam, oni też mają potrzeby. I ja nie jestem po to, żeby spełniać potrzeby innych osób. Broń Boże, nie jestem po to, żeby spełniać czyjeś potrzeby, czyjeś oczekiwania. Natomiast jeśli jest tak, że jakaś relacja się ochłodziła. I mi zależy na tym, żeby ją trochę podnieść do życia. To to, co mogę zrobić, to wczuć się, wejść w buty tej osoby, popatrzeć na mnie jej oczami i zastanowić się, jaka ta osoba miałaby potrzeby. I jak sobie pomyślisz, jakie te potrzeby ta osoba mogłaby mieć, to możesz się zastanowić, czy jako wolny człowiek mógłbyś spełnić tą potrzebę tej osoby, i nie po to, żeby usługiwać jej całe życie, chyba że ktoś się na to zdecyduje, ale właśnie po to, że decyduje się pomóc w rozwijaniu tej relacji przez to, że wychodzę trochę naprzeciw tej osoby. I do tej krótkiej naszej dyszki w tym temacie Was bardzo serdecznie zapraszam, więc do usłyszenia.